Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Norbert, gratulujemy wygranej. Ciężki, trzyrundowy bój. Na gorąco, jakie są Twoje spostrzeżenia tutaj po tym pojedynku? Witam, moje spostrzeżenia? Ja się cieszę, trzyrundowy pojedynek, kolejny. Dużo doświadczenia na kolejne 15 minut cennej gdzieś tam wiedzy. Wiem, że zrobiłem rzeczy, których wcześniej nie robiłem, czyli się rozwinąłem, pewnie popełniłem trochę błędów, ale też się cieszę, bo po to się popełnia błędy, żeby wyciągać z nich wnioski i na starych walkach być coraz lepszym, nie? Mówisz to o błędach, o rzeczach, które tutaj też zrobiłeś dobrze, więc na szybko tutaj, na gorąco, jakie ty błędy popełniłeś w tej walce, z twoim zdaniem, i jakie też tutaj akcje, rzeczy na plus mógłbyś wyróżnić? To znaczy błędy, ciężko mi teraz powiedzieć, jeszcze nie oglądałem walki, na pewno mogłem mniej siły zużywać do obaleń, częściej próbować obalać, ruszać się więcej na nogach, bo to słyszałem, co krzyczy mi narożnik. No wiadomo, każdy jest człowiekiem, każdy popełnia błędy. Starałem się słuchać narożnika, cieszę się, że wygrałem. A z dobrych stron cieszę się, bo biłem się w stójce. Ostatnie 4 walki były w sumie cały czas w parterze, obalałem przeciwników. Teraz był i parter, i stójka, nawet większość stójki, także jestem zadowolony. Wszedł mi high kick, mówi ci trener. No nie wiem, no ja się cieszę, kurczę, że moi kibice z nami przyjechali. Słyszałem doping i chyba o to chodzi w tym sporcie, żeby dawać emocje swoim kibicom. Mówiłeś wcześniej o tym pełnym dystansie, ale wydaje mi się, że był taki moment, że mogłeś to skończyć w pierwszej rundzie. Nie wiem, jak to wygląda z twojej perspektywy, czy tam brakło kilku ciosów, kilku sekund, bo tam równo z gongiem w zasadzie rywal był w sporych opałach. No tak, na chwilę przed gongiem udało się chyba po ciosie zdobyć parter. Wszedłem do dosiadu, oddał plecy, niestety był gong. Ja rozpuściłem ręce, chciałem zakończyć, wiadomo, w takiej pozycji trzeba kończyć. No ale taki jest sport, no nie udało się, walka wygrana, 15 minut doświadczenia. Tak jak mówię, dla mnie to dużo znaczy. Zmęczyłem się, dostałem po głowie, zebrałem doświadczenie, dałem emocje swoim kibicom, także dla mnie to jest 100% wygrane. Teraz tak, taki obrazek. Sylwek Wardęga stojący z tobą po pojedynku, to jest chyba najlepszy dowód na to, że te światy sportów i freaków się już przesiąknęły i w zasadzie no... Na każdej gali, czy to sportowej, czy freakowej, widzimy przedstawicieli tej drugiej strony, jakby to ująć. Wiesz co, Sylwek Wardęga jest moim zawodnikiem, jestem trenerem, trenuje ze mną, nie był tu przypadkiem, przyjechał dla mnie. Bardzo dziękuję, był ze mną też Smolasty, było ze mną wielu innych moich podopiecznych, moich kibiców. Także dziękuję im za wsparcie, ja zawsze ich wspieram jako trener, jak jestem z tej drugiej strony. Cieszę się, że wspierają mnie jako zawodnika, wychodzą ze mną do walki, wręczają mi nagrody i tak dalej, to jest zajebiste i za to im dziękuję. Chciałbyś na koniec komuś podziękować, kogoś pozdrowić, bo to jest właśnie ten moment, żeby tutaj po tych ciężkich przygotowaniach na spokojnie gdzieś tu wyróżnić pewną osobę. Wiesz co, ja chcę przede wszystkim podziękować wszystkim, całej mojej rodzinie, mojej ukochanej, która tutaj siedzi, wszystkim moim przyjaciołom, kibicom, braciom, wszystkim ludziom, którzy dokładają jakąkolwiek małą część do tego, że ja się rozwijam i jestem dobrym człowiekiem. Dziękuję wam za to, pozdrawiam również mojego przyjaciela Chyrzego. Wiadomo gdzie jest, mam nadzieję, że jak najszybciej wróci i że nie straci nadziei. I tyle, i pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi i do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy. Dzięki. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.